chcę wam opowiedzieć niezwykłą historię, która mnie samego wyprowadziła z równowagi i doprawiła mi skrzydła. 7 miesięcy temu trafiła do naszego ośrodka leczenia chorób wszelakich i przywracania rozumu, również wtedy, gdy go brak, pewna kobieta w wieku już emerytalnym, u której profesor światowej sławy, neurolog, stwierdził, że tego Alzheimera należałoby jednak leczyć, ponieważ w wyniku rezonansu magnetycznego dokonanego w zeszłym roku, ten rezonans magnetyczny wykazał, że w mózgu są wyraźne ubytki 3 mm, jakieś zwyrodnienia, że ta kobieta ma dyskopatię, że ta kobieta ma zmiany w przegrodach nosowych, a może w tym, może w zatokowych, w zatokach, w prądzie zatokowym, wszystko jedno, w czymś tam, w każdym razie. Kochani, ja nie jestem lekarzem, ale to, co ten lekarz napisał, to, co o niej powiedział, to kobieta była załamana. Ja, nie chwaląc się, jak Zagłoba, nie chwaląc się, jam tego nie uczynił, ale jam skierował tę kobietę do lekarza cudotwórcy. I lekarz cudotwórca zaaplikował bardzo obszerne zmiany w życiu, po prostu zmiany zupełnie stylu życia, jedzenia i tak dalej. No i również różne te pigułki jakieś tam, no nie wiem, nie znam się na pigułkach. Na to, na czym się znam, to jest to, że ja wpadłem na pomysł, żeby tej kobiecie wytłumaczyć, że ona się ma trzymać tych zaleceń. No i oczywiście, no standardowo, oczywiście po paru dniach zupełnie zmieniła tego. Zachowała się jak każda normalna, przeciętna kobieta w jej wieku, w każdym innym wieku. No i oczywiście zrezygnowała z tej diety, co doprowadziło ją do stanu potwornego płaczu, gdyż jej wytłumaczyłem, jak będzie wyglądało jej życie za kilka miesięcy, jeżeli ona w tej chwili, w momencie, kiedy zadzwoni ostatni dzwonek, nie weźmie się poważnie za siebie. I wyobraźcie sobie, tak się spłakała, że się za siebie wzięła. To znaczy, zastosowała się do rad i zaleceń cudotwórcy. I teraz uwaga. Teraz uwaga. Stał się cud. Nie chwaląc się, jam sprowokował, ale nie ja go zrobiłem. I teraz uwaga. Pani doktor dostała wyniki rezonansu magnetycznego po 200 dniach stosowania zaleceń. I uwaga, nie ma żadnych zwyrodnień w mózgu. Nie stwierdzono żadnej dyskopatii, natomiast te ogniska zapalne w tych w zatokach i prądzie zatokowym zamieniły się w jakieś tam stany zapalne. Coś takiego. To znaczy, stały się trzy cudy, które się w medycynie nie zdarzają. I gdybym ja był papieżem, to moglibyście się do mnie modlić, jako do świętego. Ale ja, że ja nie jestem papieżem, to was informuję. Cuda się zdarzają, a
ale pod warunkiem, że się poważnie potraktuje siebie, swoje zdrowie i zalecenia mądrego lekarza. No oczywiście pierwsza do tego mądrego lekarza trafić. A to tak przy okazji, kochani, skrzydła mi urosły. Kolejna emerytka kwitnie i umieszcza swoje zdjęcia w internecie i dostaje propozycje niegodne jej wieku i jej się to podoba. Mnie też.